Prąd ściągnął pod wodę. Wody nabrało, to razem z ludźmi to wszystko się kotłowało. Wypłynęłem, to byłem na środku Motławy. Jest rok 1975. Gdańsk. Pełnia sezonu. Rozpoczął się właśnie jarmark dominikański. Miasto pełne jest turystów. Na pobliskiej Motławie kursują dwa promy linowe, mające ułatwić mieszkańcom i turystom przeprawę na drugi brzeg rzeki. Był to prom starego typu, po prostu miał wygląd tratwy o kształcie prostokątnym. Burty obite brezentem, chroniące przed wiatrem i deszczem, dach blaszany. Natomiast wejścia z obu końcówek, trudno powiedzieć, która rufa, która dziób, bo to przemiennie można to nazwać, służyły do wchodzenia coś w rodzaju mostu pontonowego, jak gdyby. I on pływał bez żadnych nawrotów od jednego nabrzeża do drugiego nabrzeża. Te nieszczęsne linie w tak bardzo ruchliwym miejscu, bo to jest pępek Gdańska, uroda Gdańska. Cała biała flota, innych armatorów, jachty, kutry niejednokrotnie. To jak na taki kanał nieszeroki, to było duże nasilenie i w dwóch miejscach tak bardzo ruchliwych były w poprzek podwieszone linie, które zagrażały bezpieczeństwu przepływających promów. Pierwszego sierpnia 1975 roku prom numer 2 kursował jak zwykle i nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. W ten dzień akurat ulewa była. Po 14 jak z pracy wychodziliśmy z kolegą razem, to tramwaje nie jeździły. No, jedyna droga najbliżej, żeby pieszo nie iść, to promem do centrum się dostać. Stał przy brzegu, wsiadłem w niego i jechał statek, nie, z morza na przystań. I siedzieliśmy na tym promie i czekamy, aż ten statek przejedzie. Na naszej linii był, to jak szarpnęło za tę linę i od razu byłem pod kolana w wodzie. Ja wstałem i trzymałem się podstawy tego dachu, żeby się nie przewrócić. I kierowałem oczy w taki otwór, mówi, tutaj w ten otwór to ja muszę trafić, żeby się wydostać z tego promu na zewnątrz. W środku to marne szanse były, bo to od razu wszystko się przewracało, tam były luźne gretingi, ławki, wody nabrało, to razem z ludźmi to wszystko się kotłowało. A z tyłu było wolne, przestrzeń, także od razu do wody można było uciec. Prom ściągnął pod wodę. I tam, jak to, tam dosyć głęboko, bo tam statki przepływały. Tam był taki, ten miał, wie pan. Także ja po kolana stałem w tej wodzie, ale pod wodą. No ja jakoś się wyrwałem, no to już nie pamiętam, jak to było, ale że wypłynęłem do góry, i tam jednego wyciągnąłem od razu ze sobą, nie? Płynęłem i zauważyłem, że Piechowski Józef też płynął i złapał się taki rower miał, ten wodny. I płynął tym rowerem, to ja do niego dopłynąłem i wsiadłem na ten rower i dopłynęliśmy, bo widzieliśmy kolegę tam, że też płynął, ale już tylko ten łysinę było widać. Ratuj, krzyczy, Józek, ratuj.
To też był z pracy, jechał gość. No i ja jego od razu złapałem i wyciągnąłem i na brzeg, i za drugim, ale drugiego już nie zdążyłem złapać, bo wie pan, ten muł się za to, to w wodzie nawet człowiek nie widział. Trzymałem wiadomość, bardzo taką no, denerwującą i panicznie nawet podaną, że prom numer 2 na Motławie zatonął z ludźmi. Ruszyłem szybką jednostką pływającą wzdłuż kanałów portowych na miejsce zdarzenia, na Motławę przy promie numer 2, którego nie było widać, zatopiony. I przystąpiliśmy do akcji. Czym więcej zderzało się nurków, tym bardziej no, penetrowaliśmy dno Motława, dno całe zapackane, zabrudzone fenolem wypływającym przy awariach różnych gazowni miejskiej. Widzialność zera, ilość ludzi nieznana. No było to dosyć trudne ratowanie, choć akwen bardzo ograniczony. To, co dało radę, to te osoby były powyciągane dalej. Tam jeszcze ze środka koledzy zaczęli wyciągać osoby, które no, po prostu były przyczepiane. Nie dało rady im się wydostać z tej jednostki. Najgorzej to wyglądało to już jak myśmy, jak to się mówi, swoje zrobili. Przyjechała marynarka wojenna, ta jednostka została podczepiona i powoli została do góry podnoszona, to no niestety taki przykry widok, jak osoby, które po prostu były zaczepiane o sufit tego. Taka prostokątna balia, o, proszę sobie wyobrazić, 80 cm wysokość od dna do burty. Długość gdzieś tam 9 metrów, szerokość 3,5 czy 3,70. I oczywiście zatapialny, nie miał żadnych zbiorników wypornościowych. Zadaszono go i to było powodem, że on szybko wciągnięty pod wodę, zatrzymał tych ludzi. Ta podłoga, która była niemocowana, pływająca, bo ona służyła jako pontony ratownicze równocześnie, tych ludzi jak gdyby przycisnęła pod zadaszenie i to były skutki tego wszystkiego. No ale to ludzie wymuszali, no bo to czeka się, a to deszczyk pada i to była przyczyna tak w skutkach straszna. Podwórkowie odnaleźli 16 osób i następnego dnia, kiedy ja przybyłem, no w zasadzie sprawa dotyczyła tylko sprawdzenia i dla prokuratora stwierdzenia, jak odbyło się, gdzie zaczepiła się ta lina stalowa na promie. No, przepływając ten basen, na początku spokojnie, po stalówce, na powierzchni obserwowano pęcherzyki powietrza. I do czasu, kiedy tutaj nie dopłynąłem właśnie do tego nabrzeża, tu stała maryla. I tu pod tą jednostką odnalazłem pierwsze ciało chłopca, wplątane w linę stalową, a następnie starszego mężczyzny. Ostateczny bilans tej tragedii to 18 osób, które poniosły śmierć przez utonięcie. Przyczyną katastrofy, o czym wskazywały już pierwsze ślady, było zerwanie przez statek pasażerski Maryla liny promowej, która służyła do napędu tegoż promu przecinającego kanał Motławy. W tym czasie, kiedy prom ruszył, nadpływał statek pasażerski. Przewoźnik obsługujący prom nie zauważył tego ruchu
I mimo, że w czasie ruszania tegoż promu ze statku rozległ się gwizdek, ten gwizdek został nieusłyszany początkowo, dopiero po chwili, kiedy wręcz było już za późno, bo rozpędzony już ruszył z miejsca prom, lina uniesiona do góry z dna spowodowała, że nadpływający statek wziął ją pod cały kil i ona przeszła wzdłuż całego kilu, ocierając się o niego i zahaczyła o śrubę napędową. No a biorąc pod uwagę drogę hamowania statku, została zerwana siłą inercji tegoż statku pasażerskiego Maryla. Tym samym prom został pociągnięty, gwałtownie szarpnięty, nabrał wody i poszedł na dno. Jako nurek ustalałem wysokość podniesienia się tej liny w momencie, kiedy ten prom chodził raz w lewo, raz w prawo, jak wysoko się podnosił w kontekście śladów na dziobie Maryli, bo tam były ewidentnie odkształcone zarysy liny. No, wychodziło na to, że ten się cofnął się prom z powrotem. Ta lina, która normalnie była niżej, ona się wtedy napięła, podeszła wyżej, ale to z tego, co ja pamiętam, wystarczyło, to brakowało chyba metra, koło metra, żeby metr niżej ta lina była opuszczona, statek by przeszedł. Statek by prawdopodobnie przeszedł. Bo taka była sytuacja też, no, paradoksalna, że te pół metra czy metra zabrakło do tego, żeby ten statek przeszedł. No, wina była, jak ja pamiętam, obciążenie i wszczęte postępowanie było w stosunku do chyba do tego obsługującego promem. Tego promu armatorem był zarząd dróg i mostów, co niby kojarzyło się, że jak to droga, no to prom i tak dalej. I to właśnie zarząd dróg i mostów w Gdańsku zatrudnił Jerzego K. na stanowisku kierownika promu. I ja z tym Jurkiem K. wielokrotnie rozmawiałem na te tematy tu. No, człowiek dla mnie prymitywny, ale co gorsze, początkowo to ja do niego musiałem wręcz krzyczeć, aby on cokolwiek usłyszał. On miał problemy ze słuchem. Zaprowadziłem go osobiście i byłem przy tym do laryngologa, gdzie lekarz mu wypłukała uszy. No, wylało się tam z tego, tam blisko wiadra wody zużyła na wypłukanie mu uszu. Ale w każdym razie po przyprowadzeniu go z powrotem do komendy wojewódzkiej, on wręcz pokrzykiwał: nie tak głośno, nie tak głośno. A więc miał tak zakorkowane woskowiną uszy, że to ograniczało jego słuch. Zresztą generalnie biorąc, on i tak był lekko, jeśli chodzi o słuch, upośledzony. U Jerzego K. lekarze rozpoznali encefalopatię o nieustalonej etiologii. To był człowiek o podstawowym, nie wiem nawet czy pełnym wykształceniu podstawowym, ale oczywiście, że nie wiedziałem, rozumiałem, jednostki się kontroluje, tak jak w samochodzie zakłada się, że każdy kierowca ma odpowiednie kwalifikacje, jest sprawny i tak dalej. W życiu, jak wiemy, jest inaczej. I wyrywkowe kontrole sprawdzały, jakie mają uprawnienia poszczególne osoby, czy może być tym kierownikiem jednostki promu, czy kapitanem dużego statku. Ten dopiero po faktach zaistniały, uszczegółowiło się, że on niezupełnie odpowiadał tym warunkom zarówno fizycznym, psychofizycznym, jak i dyplomowym. Z uwagi na to, że badania psychiatryczne wykazały potem i psychologiczne, że on, ten mam na uwadze tego Jurka K.,
promomiarza, jest ograniczony umysłowo. Prokurator chciał czy nie chciał, w sumie go oskarżyła, ale to było takie oskarżenie nieumyślne spowodowanie. Sąd, z tego co mi wiadomo, uznał, że on był za mało rozgarnięty, aby zdawać sobie sprawę z tego, co zrobił i do czego doprowadził. Sprawa trafiła do Izby Morskiej. Przedstawiono pierwsze zarzuty. Świadkowie, którzy wyszli z tej tragedii, rodziny tych zmarłych, czy tych, którzy zginęli w tej katastrofie morskiej, no była bardzo, dużo było emocji, dużo było rzucanych różnych epitetów przypisywanych ludziom, że to zawinili. Ja byłem też nie w najmniejszej pozycji zainteresowanego, co w języku takim lądowym bym powiedział oskarżonego, jako nadzorujący te akweny, no ale w toku rozprawy sprawy się kolejno wyjaśniały i tak jak już wspomniałem, zakończyło się, że odpowiedzialność to zbyt złożona była, żeby ją zamknąć, sprecyzować na odpowiedzialności jednego człowieka. Izba Morska orzekła, że zawinił Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Gdańsku. Ustalono, że do tragedii przyczyniły się również Urząd Morski w Gdyni i Kapitanat Portu w Gdańsku. Na tym orzeczeniu sprawa się zakończyła. Tam posypały się, z tego co wiem, kary dyscyplinarne na odpowiedzialność karną. Brakowało dowodów merytorycznych i tam, z tego co wiem, nikt nie ponosił osobiście winy. Dodatkowo to się rozkładało w tym sensie, że ten z pracowników, z kierowników tam odpowiedzialnych w drogach i mostach załatwiał to, a ten to, a ten to. Tam było cała masa ludzi, którzy każdy z osobna coś przyłożył się, a w sumie to się złożyło dopiero na pełen konglomerat, który spowodował tragedię wręcz nieodwracalną. Szukano tego osła ofiarnego, ten kapitan, który w cudzysłowie był na tym promie, kierownik inaczej mówiąc tego promu, to był człowiek no, daleki od edukacji morskiej, znał przepisy portowe, przynajmniej miał takie zaświadczenie wydane przeze mnie. Ale to wszystko było za mało i szukano no, innego, który byłby odpowiedzialny za tak wielką tragedię. No ale sprawa się kolejno rozmywała, a potem następna tragedia i tak odeszła w siną dal. Rumpała, Gzela, Stefaniak, Podalski, czy Odalski. Taki, ale tak jeszcze taki marynarz taki zginął, choroba, ale zapomniałem jak się nazywa. Ta kobieta w ciąży zginęła też. Też nie wiem jak się nazywa. 9 osób zginęło tam w ten czas. Z naszego zakładu 9 czy 10 osób zginęło.